spod hotelu Hilton z Warszawy ruszamy w stronę Łodzi. Nowe 296, dowiedziałem się właśnie od ekipy, że przyjechało prosto z Włoch, prosto z fabryki. To jest pierwszy w Polsce egzemplarz. Tego auta jeszcze nie widzieliście na drogach, chyba że ten egzemplarz. Naprawdę ciekawie wygląda, no i myślę, że wysokość tego samochodu to jest jakiś metr, przez co widzicie, z tej perspektywy w ogóle go nie widzę. A to jest wysokość moich oczu, więc muszę się wychylić troszeczkę. Dodge Ram generalnie tylko w LPG. Polecam wam 100%, to jest V8 i LPG sprawdza się świetnie. Co z tego, że spalanie jest mega duże? Takie samo byłoby z benzyną, ale ile oszczędzacie? Nie czujecie różnicy? Wiem, właśnie jednym autem jeździłem i Ram Factory, które pożyczyłem ten samochód, też mówi, że totalnie bez różnicy. Jedyna różnica to jest taka, że mniej płacicie. Zobaczymy, za ile zalejemy. Łódzki Opel Meriva zagraca nam drogę, zawraca nam trasy i jazda. Oczywiście z szacunkiem, bardzo dziękuję za ustąpienie, za zjechanie. Pozdro dla wszystkich fanów Opla Meriwy. Positive Waste nawet w powietrzu, to też jest nasza ekipa. Zobaczcie na te dwa modele Audi, R8 i RS6 Mansory. Kozackie fury. STO, to które wczoraj wam pokazywałem. Nie mogę się napatrzeć na nie. Jest piękne. Przed nami 20, za nami 80 jeszcze. Dodatkowo śmiglaki. No na potężnym pierdzielnięciu. Właśnie SVJ-a wpuściłem, proszę bardzo. Tutaj F8, Tributo i Vetta C8. Fajnie stuningowany. Radiowóz policyjny eskortuje nas do manufaktury łódzkiej. Tam dalsza część dnia. Słyszycie to? To są właśnie śmiglaki. Ja muszę sprawdzić, a wiesz, to jest strażak! To auto tak strzela, że ja nie wiem, czy marchewy wydechły po stopie. To jest ten gość, którego ostatnio w Uberze miałem. Nagrywaliśmy się. Dobrze, dobrze! Yo, yo, yo! Idziemy na dwór na ulicę Łodzi. 3/4 zaraz doleci. Ustawiamy się wzdłuż Piotrkowskiej. Przejdźmy dalej. Gratuluję ci, że nie rozwaliłeś tego auta jeszcze. Przez 15 minut chętam ten samochód do 8000 obrotów. Gdyby była noc, to marchewy takie by były. Performante plus 458. Żółte Ferrari 458 to było pierwsze auto, które jechało za eskortą policji. Tak jak widzicie, stanęliśmy na ulicy Piotrkowskiej i teraz 100 samochodów, które jadą po Polsce, ustawiają się wzdłuż najpopularniejszej ulicy w Łodzi. Troszeczkę oddechu, idziemy na Lody Morze jakieś, może kawa? Chodź, znajdziemy jakąś fajną kawiarkę. Jak powiedzieli, tak zrobili. Kawka. A to jest GTR, który ma 1000 koni mocy. Łukasz z Cars Project ma nadzieję, że zrobi zajebistą rzecz i udostępni ten samochód do nagrania Ubera. Jeżeli Uber w tym aucie wyjdzie, to jestem przekonany, że produkcja będzie na światowym poziomie, bo Ubera w 1000-konnym GTR-ze przynajmniej w Polsce jeszcze nie było. Witamy w Łodzi i w każdym mieście będziemy robić taką samą akcję. Co za gość to jest? To jest świr. Multum ludzi, no multum ludzi. Słuchajcie, 3/4 Łodzi się chyba zjechało tutaj i zgierza. Tak to wygląda, jest grubo. Tutaj jest dubajska muzyka. Tutaj bardzo fajne 458. Kolejny huracz 911 R8. Wszystkich witam, wszystkich pozdrawiam. A ja oczywiście spóźniony. Aventador S. Mam bardzo dobre wspomnienia z tym autem. A tutaj drugi GTR. Cześć, rzeczywiście, że może żółwika. Wracamy do aut, kurde, mam nadzieję, że nie zostawiliśmy tych wszystkich fur. Spóźniłem się na tyle, że ochroniarz sam mnie eskortuje do wyjazdu. Nie mam pojęcia, gdzie jedziemy, ale mam nadzieję, że zaraz się dowiem z WhatsAppa. Mamy taką fajną grupę WhatsAppową kierowców. Nieoceniona jest pana pomoc, bardzo dziękuję i przepraszam za problem. Wszystkiego dobrego. Udało się dogonić konwój Positive Waste. Nie było dla mnie miejsca, więc musiałem sobie wynająć swoje własne miejsce. Jestem troszeczkę w zgodzie z naturą, na trawce. A tu parkowanie i tankowanie i tankowanie. SVJ, huracze. To jest bardzo ładny Audi, bardzo ładny, taki DTM troszeczkę styl. Namówiłem jeszcze Adriana na szybciutkie fotolawety. Tak wygląda Chiron, który będzie jechał do Wrocławia.
No i słynny transporter zabiera Chirona. Ale fajnie wygląda ten samochód. Kurde, podoba mi się to, że jest tak wielofunkcyjny. Z tego miejsca bardzo dziękuję firmie Ram Factory za to, że udostępnili mi ten samochód do jazdy na całego Pozytywa i na całego Rage'a. Uda mi się wyjechać? Jak obstawiacie? No, jakoś tam się udało. O, nie dogonię, nie dogonię! Mimo, że też jadę mocno, to nie dogonię, bo nie ma szans. Moje auto moich marzeń, Dodge Viper. Jak to wygląda? Co tu się dzieje? Coś niesamowitego. Ukradnę ci, przysięgam, ukradnę ci ten samochód, Marcin. Ukradnę ci go. Moja dziewczyna nawet stwierdzi, że ja ociepiałem na widok tego auta. Dosłownie nie jestem sobą. Jak widzę ten samochód, to ja się zachowuję zupełnie inaczej. To jest coś nieprawdopodobnego, co się ze mną dzieje. Dodge Viper i tyle w temacie. Nic więcej nie muszę wam mówić. Spokojna muzyka, Eddie Vedder na głośnikach. Przejeżdża Ferrarka, Lambo, SF90. Nic. I nagle Viper, Jezu, Viper, zobaczcie, ukradnę ci to auto. Nie rozumiem tego, to jest fenomen Vipera. Kupię to auto, kupię ten samochód, przysięgam. Przysięgam wam, że kupię to auto i pokażę wam kiedyś kluczyki do mojego własnego Vipera. Wpisaliśmy się na Insta. Tak jest. I wychodzi taka akcja, że się zamieniamy w prawi. Jedziemy do Insta. Poważnie? Nie mam kluczyków, bo bym ci dał kluczyki, ale są w środku już. Słuchaj, ram jest twój. Tak to brzmi z daleka. To jest pierwszy raz, kiedy go słyszę z zewnątrz. Naprawdę, tak to sam gazowałem. Lecimy. Zobaczcie, na jakiej wysokości jesteśmy my, zwykłe superauta i ram. Zobaczcie. Nie widać go prawie w ogóle. Trzeba do góry zjechać i dopiero teraz go widzimy. Jakie to jest mydle! Redukcja, jedynka. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Niesamowita sprawa, totalny spontan. W życiu bym się nie spodziewał, że obcy człowiek da mi swój samochód za prawie banie, żeby po prostu pojeździć po Wrocławiu. Jedynka. Ja pierdzielę! To nie jest seria. To nie jest seryjne auto. To auto GTS, a w szczególności AMG GTR, jest takim europejskim odpowiednikiem Vipera. Posłuchajcie, jak to brzmi. Tu się zatrzymamy. Jest grubo, gruba sprawa, ale masz super samochód. Dziękuję, stary. Zajebista akcja. Wrocław. Pedałujemy, a dookoła setki ludzi, jak w każdym innym mieście. To jest właśnie Positive Ways, ale mi tak mnie to jara, że mogę tu cały bak paliwa spalić. Jazda! Niesamowite to jest. Ale musimy stanąć i się zaparkować i się zameldować. Teraz jedziemy na stadion we Wrocławiu, a to byłaby największa stłuczka dekady. Przynajmniej mojej dekady. Czy to jest MGP? Czy to jest MGP? Czekaj, muszę się troszeczkę zniżyć, żeby was pokazać. Namówimy go na Ubera. Musimy zrobić Ubera Huracanem Twin Turbo, no przecież. A teraz można powiedzieć, że w stronę zachodzącego słońca. Bentayga, też fajna, fajny samochód. A tak wygląda wjazd do Wrocławia, wrocławski stadion. Nie! Tak jak mówiłem, że nie będzie trzeba go przekonywać. Cudownie, cudowna sprawa. Jak to każde miasto, tak i tutaj Wrocław, stadion wrocławski, 100 samochodów zbiera się. Bardzo wam dziękuję. Przepraszam, że nie wyjdę, nie mamy teraz jak tego ogarnąć. Nawet nasza hawajska kobieta się rusza, zobaczcie. Patrzcie, jak pięknie tańczy. Ojku. Wrocław, przebiliście, cześć, siemanko, przebiliście wszystko. Siemaneczko, cześć wszystkim. Jesteście niesamowici. Co tu się stało? Dobrze, że przepraszam cię bardzo, bo akurat zdjęcie z chłopakami robiliśmy. McLaren
Elwa. Co tu się dzieje? Ponad 800 koni. Ponad 800 koni w 4-litrowym podwójnie doładowanym samochodzie, który nie ma szyby i dachu. Jest tak wiele ciekawych informacji, które chciałbym wam przekazać o tym samochodzie, ale właśnie się zbieraliśmy. To jest moim zdaniem numer jeden, jeśli chodzi o atrakcję, ponieważ dla mnie osobiście, subiektywnie, totalnie, ponieważ Bugatti Chiron już nie jeden kontakt, Pagani już jest materiał, McLaren Elva, nie widziałem go nigdy na żywo. To jest pierwsze spotkanie, a samochód jest tak nietuzinkowy, tak unikatowy. Ten materiał z McLarenem Elvą potrwa kilkanaście minut, ale każda sekunda tego filmu będzie warta. Chłopaki, bardzo was przepraszam za to, że odszedłem od tego zdjęcia. Jeszcze raz was przepraszam. I przy okazji może spróbujemy stworzyć jakieś fajne zakończenie. Już jutro rano kolejny film z Positive Ways. Pozdrawiamy, B3, zbijamy wam pionę. Siema! Robiliśmy sobie fotę właśnie i Mustang już pali gumę. Chyba przyjechał poza Positive'em. Ale takie, coś tam się stało? Nie. Takie rzeczy też warto uwiecznić. To tak behind the scenes. Pozdrawiam jeszcze raz.